Moi drodzy, jak pastor zadzwonił w środę i powiedział, że mam sobie wybrać niedzielę tą lub następną, to myślałem, że chodzi o wstęp albo o świadectwo. A potem powiedział, czego ode mnie oczekuje i właściwie to pozostało się rozłączyć, bo już nic lepiej nie będzie chyba. Moi kochani, dzisiaj zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć kazanie. I chcę wam powiedzieć, że historia, jak doszło w ogóle do tego, że ja tutaj skończyłem, jest dosyć ciekawa, więc zanim zaczniemy, to rzeczywiście kazanie chciałem chwilę poświęcić na to, żeby wam ją opowiedzieć. Tydzień temu, jak wróciliśmy z Olą z nabożeństwa, to była piękna pogoda. I jedyne, o czym marzyłem, to to, żeby dzieci poszły sobie precz na razie. Ja chciałem z Olą wypić w spokoju kawę. Na tarasie Ola, pozbieraliśmy trochę kasy, Ola kupiła dwa leżaki. Chciałem spędzić chwilę czasu na tych leżakach. Z daleka od całego świata, tylko z moją żoną i z kawą. Nic więcej. I dokładnie taki był scenariusz. Dostałem 15 minut. Tyle mniej więcej zabrało mojemu synowi dotarcie, znalezienie nas na tarasie. Dostałem 15 minut, te 15 minut mi wystarczyło. I ja powiedziałem Oli wtedy, Ola, ja muszę przez ten tydzień odpocząć. Mówię, ten tydzień, czyli ten, który się właśnie skończył, mówię, to chcę, żeby to był tydzień mojego odpoczynku, bo ja już nie daję rady. Mówię, w robocie co chwilę czegoś ode mnie chcą. Co chwilę jakieś wyjazdy, egzaminy, kursy, dużo rzeczy, które w domu, co chwilę jakaś robota. Mówię, Ola, ja już mam swoje lata, no ile można? I moja żona jest na tyle kochana, że zrozumiała. I powiedziała, dobrze Marcin, to będziesz miał taki tydzień teraz wolnego. Taki tydzień odpoczynku, tylko dla ciebie. Super. Zapomniałem, jak rozmawiałem wtedy z Olą, że jestem zdarkiem w pogotowiu modlitewnym. I rzeczywiście, jak zacząłem się zastanawiać, to ona mówi, dobra, pogotowie modlitewne. Część dnia poświęcę na to rzeczywiście, żeby się pomodlić o tych ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy. Będę o nich myślał, będę o nich wołał. To nic wielkiego. Potem się okazało, że muszę jechać do Olsztyna przeprowadzić egzamin w robocie. Potem się okazało, że mam szkolenie, o którym zapomniałem. Potem się okazało, że w środę zadzwonił pastor. I to właściwie już było po moim tygodniu. Od środy chodzę cięższo, wiele kilogramów. Dużo, dużo więcej kilogramów. I zanim zacznę, chciałbym się pomodlić, dlatego że ja nie jestem gotowy do tego, żeby ci mówić o tym, o czym chciałbym, żebyś usłyszał. Dlatego teraz zamknę oczy i pochylę głowę. Wszechmogący Ojcze, ja Cię proszę z całego serca o to, bym to nie ja mówił. Bym ja tylko otwierał usta, byś Ty mówił do Kościoła to, co chcesz, żeby usłyszał. Ja Cię proszę o to, Panie, żeby tu nie było ciszy, żeby tu nie było martwego pola, żeby tutaj wszystko, co Ty chcesz, żeby wypłynęło, popłynęło i wsiąknęło w serca tych, którzy Cię słuchają. Panie, ja Cię proszę, żebyśmy nie milczeli, żeby kamienie nie musiały krzyczeć. Proszę Cię o to z całego serca. Duchu Święty, przyjdź i wypełnij mnie, bym mógł przekazać to wszystko, co Pan chce, bym przekazał Kościołowi. Amen. Popełniłem prezentację. Słuchajcie, bardzo toporną prezentację. Dzisiejsze kazanie nazywa się Pokonać Olbrzyma. I może ktoś już wpadł na pomysł, co robią te kamyczki tutaj. Dzisiaj będę wam mówił o historii, o której wszyscy dobrze wiecie i którą wszyscy dobrze znają. I właściwie jest już temat taki trochę znany, trochę oklepany. Dawid i Goliat. Czemu akurat ten temat? Bo tych tematów rzeczywiście jest dosyć dużo i w nich można wybierać, przebierać. Usłyszałem tytuł. Zabijanie olbrzymów. Zabijanie trochę nie kojarzy mi się z niedzielnym kazaniem. Rozmawiałem z jednym z bratem, serdecznym przyjacielem moim i powiedział, Marcin, no wiesz co, no, może nie zabijanie. Więc dzisiaj będziemy mówili o tym, jak pokonać olbrzyma. I ta historia z Dawidem i Goliatem, właściwie ona jest w dosyć powszechnym, jest to wiedza powszechna. Ludzie, którzy nie określiliby siebie jako ludzie wierzący, znają tą historię, dlatego że to miło o tym słuchać. Jak można pokonać kogoś, kto właściwie wydaje się niepokonalny.
stałem pilotem i nie zawaham się go użyć. Chciałbym, żebyśmy sobie na początku trochę porównali w ogóle, z czym my mamy do czynienia, bo nie wiem, czy dobrze widać na tym obrazku, ale tutaj kończy się głowa wysokiego, dorosłego człowieka. A to, co trzyma w ręce, to jest słynny oszczep Goliata, odwzorowany według zapisów tego, co jest podane w Biblii. Nie wiem, czy wiecie, ale Goliat miał zbroję, która ważyła 57 kg. To był kawał chłopa. Słuchajcie, to przede wszystkim jest jeden taki wpis zatytułowany, tutaj u góry ten slajd, to był bohater wojenny. To był czołowa jednostka bitewna armii filistyńskiej. To był nośnik morale. Jak Goliat wychodził na pole walki, to cała armia filistyńska wiwatowała. Wiadomo było, że jak idzie Goliat, to za nim można iść w bój, bo on robi takie przejście, że cała armia przejdzie. To był wielki, budzący grozę człowiek. Posługiwał się, słuchajcie, oszczepem, którego sam grot ważył, tak jak tutaj widzicie, to jest kawał grota. To ważyło 7 kg. Dodając do tego jeszcze ten wał, to jest broń, która potrafi zniszczyć wiele ludzi w jednym uderzeniu. Taki był Goliat. To nie jest człowiek, z którym warto zadzierać. A na pewno człowiek, z którym miałbym jakiekolwiek szanse. Więc historię na pewno dobrze znacie. Goliat wyszedł i przez 40 dni drwił z armii izraelskiej. Wszyscy truchleli. On powiedział, dajcie mi jednego cwaniaka, niech przyjdzie się ze mną zmierzyć. Jak mnie pokona, jesteśmy waszymi niewolnikami. Dajcie mi jednego mężnego z waszej armii. Nie macie takiego. Nie ma opcji, żeby był taki, który mnie pokona. Nie mówiąc już o tym, że Goliat był człowiekiem, który był od dziecka szkolony do tego, żeby zabijać. To był doskonały wojownik. Nie miał sobie równych. W armii izraelskiej nie było równego dla niego, dlatego musiał pojawić się ktoś, kto nie jest mu równy ani trochę. Pojawił się Dawid. I Dawid był ostatnim z rodu. To taki młokos po prostu. I w dodatku rudy jeszcze. Ładnie grał na cytrze i taki był generalnie ładny. Pasł owce i właściwie do tego tylko się nadawał. To był taki mały braciszek, którego wysyłasz z daleka, żeby się nie kręcił pod nogami, bo jeszcze mu się krzywda stanie. I jak go bracia zobaczyli w okolicy pola walki, w obozie armii Izraela, to go pognali stamtąd. Idź precz, bo ci się stanie krzywda. Stary, ty się tu nie nadajesz. Idź, braciszku, do domu. Paść te swoje owieczki i bezpiecznie czekaj na to, aż my wrócimy. Zmówimy się całą armią, może jakoś zaskoczymy Goliata i może uda nam się go zwyciężyć. Ale Dawid wiedział. Dawid wiedział, słuchajcie, do czego jest powołany. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zanim Dawid pojawił się w armii izraelskiej, został namaszczony. Potajemnie, nikt o tym nie wiedział. Ale Dawid wiedział, kim jest. On znał swoją tożsamość już wtedy, w tamtym momencie. Więc historia wygląda tak, że Dawid poszedł w końcu do Saula i powiedział mu, słuchaj, ja zabiję za ciebie tego Goliata. Ja was uwolnię od tego człowieka. To tylko jest wielki facet i nic więcej. A dokładnie rzecz biorąc, jest pięknie opisane wtedy Dawid powiedział Filistynowi, ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana Zastępów, Boga Wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak Goliat zobaczył Dawida, to tak się zezłościł. To była potwarz, ewidentna potwarz dla niego. Wysyłać po prostu chłopaczka, który gra na cytrze i jest rudy jeszcze w dodatku. I zaczął urągać mu strasznie, zaczął wzywać swoich fałszywych bogów. I Dawid w tym momencie zrobił jedną bardzo ważną rzecz. Powiedział, nie będziesz bluźnił przeciwko Bogu Izraela, nie będziesz bluźnił przeciwko jego armii. I ja jestem tutaj po to, żeby cię powstrzymać. Jak historia się potoczyła dalej, każdy z was wie.
Wziął kamień, wziął swoją procę, którą odganiał dzikie zwierzęta, kiedy pasł owce, i pierwszym kamieniem powalił olbrzyma, zyskując fantastyczne, spektakularne zwycięstwo dla armii izraelskiej. Istotne jest trochę to, jak cały świat próbował przygotować Dawida do tego spotkania z olbrzymem. Dawid poszedł do namiota Saula, do jego namiotu, i w momencie, kiedy powiedział, że to on jest tym, który wyjdzie walczyć z Goliatem, Saul nie chciał go puścić. Dawid go musiał przekonywać, żeby go puścił. A potem, jak już się zgodził, żeby go puścić, to ubrał go w swoją najlepszą zbroję. Dał mu swój najlepszy miecz. Wyposażył go we wszystko, co dałoby mu jakiekolwiek szanse na przeżycie starcia z Goliatem, nie mówiąc już o wygranej jakiejkolwiek. No i Dawid próbował zrobić w tym krok, próbował się ruszyć i się nie da. To nie jest jego. I on powiedział mu wprost, że ja tego nie potrzebuję, ja nie jestem przyzwyczajony do tego. Dawid, wychodząc do Goliata, wiedział dokładnie, czego potrzebuje. To nie Dawid zwyciężył Goliata. Nawet nie ten kamień, który mu utkwił w głowie. To pewność tego, co mu obiecał Pan. Że On jest Bogiem Izraela, a skoro jest Bogiem Izraela, to nie ma wyższego od Niego. Moi drodzy, jak wyglądało samo starcie? Możemy sobie wyobrazić tę sytuację, kiedy armia wiwatuje, jak Goliat wychodzi. Naprawdę fajny facet. Chciałbym mieć takiego gościa w swoim zespole. Wielki, zawsze go można puścić przodem, a potem już jest dużo łatwiej. Więc jego armia wiwatuje, z drugiej strony wychodzi jakiś mokos. Więc mamy starcie doskonałej technologii, którą reprezentował Goliat. Miał świetne uzbrojenie, świetnego wyszkolenia, dumy, pychy pogańskich bogów, tego wszystkiego, co ci ofiaruje świat. Możesz się ubrać we wszystko, co chcesz. Możesz korzystać z najnowszych technologii. Możesz całe życie poświęcić dla kasy, dla rozwoju. Możesz całe życie poświęcić na to, żeby być gwiazdą social media. A potem dostaniesz kamieniem w głowę i umrzesz. Ze strony Dawida nie było dużych przygotowań. On wziął to wszystko, co miał. Wziął swoją torbę i wziął 5 kamyków. Trochę pewnie ładniejszych, bo w Biblii jest mowa o tym, że to były ładne, równe kamienie. Ja mam takie brzydkie z pola. Zobacz. To kontra cała nowoczesna technologia tamtych czasów. Najlepsze uzbrojenie, najcięższy pancerz, największy facet. Postrach wszystkiego. I ktoś chce rozwiązać sprawę tymi 5 kamieniami. Jest dużo lepiej, nie potrzeba 5 kamieni. Dawid ma 5 kamieni, ale tak naprawdę wystarczy tylko 1. A tak naprawdę, gdyby nie miał kamieni, to może wystarczyłoby coś zupełnie innego. Dawid tam idzie nie z kamieniami, nie ze swoją pracą. On idzie z obietnicą od Pana. Że Ty stań do walki, a ja będę po Twojej prawicy. I odnosi spektakularne zwycięstwo. I nie tylko w tym dniu zwycięża, ale to właściwie jest początek jego życia jako osoba, która jest rozpoznawana w Izraelu. To jest potem początek jego życia, początek rodu domu Dawida, z którym Izraelici identyfikują się do dzisiaj. Utożsamiają się do dzisiaj. To jest wciąż dla nich ich ukochany ojciec. Mam tutaj nawet napisane Malchut Bait David. Malchut Bait David. Królestwo domu rodu Dawida. Do tej pory jest to żywe świadectwo ludzi z Izraela. Chciałem was się zapytać, bo dla mnie dosyć istotną rzeczą w tym poznaniu całej tej historii jest kontekst tego, co ona mówi do mnie. I ona mówi do mnie, że jedyna szansa na to, żebym cokolwiek zrobił w życiu, to jest to, żebym w końcu nauczył się ufać Bogu. Że jak Bóg coś obiecał, skoro Bóg powiedział, że będzie ze mną,
niezależnie od tego, w jaką dolinę pójdę. To skoro mnie posyła w tą dolinę, to ja muszę tam iść. Nie ma innej możliwości. Dawid został namaszczony przed tym, zanim poszedł walczyć z Goliatem. On już wiedział, że będzie królem. Ale po pokonaniu Goliata nie został wcale królem od razu. Dawid był cierpliwy, dlatego że ufał Panu. Tak naprawdę cała jego postawa, i to nie mówię tylko o postawie bitewnej, bo to się rzuca jako pierwsze w oczy. Cała jego postawa mówi nam o tym, że musisz być cierpliwy. To, że Bóg ci coś obiecał, to nie znaczy, że dostaniesz to od razu. Być może nie dostaniesz to w takiej formie, jakiej oczekiwałeś, że dostaniesz. Natomiast Dawid nie był od razu królem. Dawid był sługą Saula na początku, potem był jego zięciem, potem był zbiegiem ściganym przez swojego prześladowcę, a dopiero potem, na samym końcu, został królem. Czy można było zrezygnować z tej drogi? Tak naprawdę można było zwiać gdzieś. Można było nie wychodzić. Można było się zaszyć, paść swojej owce do końca życia. Być spokojnym i bezpiecznym. Prowadzić życie, które właściwie jest życiem spokojnym, takim życiem, którego każdy z nas chce. Ja jestem bezpieczny, nie muszę narażać siebie, nie muszę narażać swojej głowy na jakiekolwiek niebezpieczeństwa. Czy to jest dobre życie, moi drodzy? Pewnie, jasne. Każdy by takie chciał. Czy to jest życie, które warte przeżyć? Nie. Tak naprawdę miarą życia tego, kiedy będziesz brał ostatni swój oddech, jest to, co tak naprawdę robiłeś w życiu i za kim szedłeś. I to, czy masz świadomość i spokój tego, dokąd właśnie idziesz. Dawid był zdeterminowany, żeby walczyć. Pomimo tego, że bracia go wywalali z tego obozu. Pomimo tego, że nie wyglądał na wojownika. Pomimo tego, że nie miał miecza. Pomimo tego, że miał tylko 5 kamyków i swoją procę, on był zdeterminowany, żeby walczyć, bo walczył za swoją wiarę. On nie walczył dlatego, że ktoś mu powiedział, że jeżeli zabije Goliata, to zostanie królem Izraela. On walczył dlatego, że Bóg mu powiedział, że jest po jego stronie. Że Izrael będzie zwycięski. Dlatego Dawid był w stanie wyjść i walczyć z Goliatem. I to mnie trochę nauczyło tego, że ja też muszę stoczyć elementarny bój o swoją wiarę, o swoje serce. Nie dać się zagłaskać przez świat. Przede wszystkim nie uciekać i się nie bać. Jeżeli zależy ci na tym, żeby być bliżej Pana, żeby być blisko w swoim życiu z Nim, to nie daj sobie wmówić, że jesteś tylko rudym młokosem, który nic nie może zrobić. Dlatego, że przyjdzie czas, kiedy i tak będziesz musiał stanąć do bitwy. To każdy z nas to przeżywał albo będzie przeżywał dalej. Przyjdzie czas, kiedy ty będziesz musiał, tak jak Dawid, wyjść i powiedzieć: tak, Panie, to ja. Tak, Panie, poślij mnie. I tak cię czeka bój. Jedyne, co możesz zrobić, to albo wejść w niego świadomie, z ufnością tego, że za tobą stoi Pan, albo uciekać jak reszta Izraela, kiedy Dawida jeszcze nie było. I drżeć ze strachu. Oni też wiedzieli, że za nimi idzie Pan. No pewnie wszyscy wiedzą w Izraelu, że za nimi idzie Pan. No to przecież Izrael, nie? Ale Dawid wierzył i wiedział i wierzył Panu Bogu. Nie tylko wierzył w Boga, ale to, co mówi pastor czasami. Wierzył Panu Bogu, że skoro Bóg powiedział, że tak jest, to tak jest. Chciałbym wam taki wycinek psalmu 27 przeczytać. Oczekuj Pana, bądź mężny, on wzmocni twoje serce. Oczekuj Pana. Słuchaj, niezależnie od tego, co jest dzisiaj tym twoim olbrzymem, czy twoim olbrzymem jest sytuacja w domu, czy twoim olbrzymem jest serce, które cały czas nie chce się otworzyć na Boga, czy twoim olbrzymem jest choroba, może twoim olbrzymem jest już rezygnacja, bo masz dość, bo nie widzisz działania Boga w swoim życiu. Jak mam widzieć, jak się to wszystko dzieje dookoła?
to w tym psalmie zostało powtórzone dwa razy. Skoro coś jest powtórzone dwa razy, to znaczy, że jest ważne. Oczekuj Pana. To nie znaczy, że On ma cię w nosie. To nie znaczy, że jesteś nieistotny. To nie znaczy, że jesteś zwykłą cegłą, którą można wywalić. Jesteś cegłą, która buduje mur. Jesteś cegłą, jesteś kamieniem, który leci i powala wielkiego, niezwyciężonego Goliata. Jednym małym kamieniem. Tak istotnym dla całej sytuacji. Te pięć kamieni, tak sobie pomyślałem, symbolizują dla mnie wiarę, posłuszeństwo, determinację, odwagę i miłość. I wszystkie z tych pięć cech chciałbym u siebie widzieć na co dzień. To nie jest tak, że żaden olbrzym cię nie powali. Nie wiem, czy wiecie, bo wszyscy wiedzą o pierwszej walce Dawida. No Dawid spektakularnie pokonał Goliata, hurra, alleluja, chwalmy Pana. Ale był drugi olbrzym. I ten drugi olbrzym nazywał się Bibenob. I Dawid poszedł zmęczony do bitwy. On już był zmęczony wojowaniem. Jak często jesteś zmęczony? Jak często już masz dość? Bo walczysz i walczysz, a końca nie widać. Dawid poszedł zmęczony do walki. I wyobraźcie sobie teraz, popuśćcie wodze fantazji. Wychodzi znowu wielki olbrzym. To on był też z pokolenia olbrzymów. I Dawid robi krok i leży na plecach powalony przez tego olbrzyma. I brakuje dosłownie ułamka sekundy i Dawida nie ma. I wtedy na scenę wchodzi Abiszaj. Przyjaciel, generał i przyboczny Dawida. I zabija olbrzyma, powala go, ratując Dawida. Nie zawsze musisz walczyć sam. Prawda jest taka, że nigdy nie walczysz sam. Prawda jest taka, że zawsze walczy z tobą Pan Zastępów. Warto sobie tak jakby uzmysłowić, co ja właśnie powiedziałem. Pan Zastępów. Człowiek, który dowodzi całą niebiańską armią. Bóg, który ma dla ciebie czas, który ma dla ciebie miłość. Zawsze pójdzie za tobą w bój. Ale czasami potrzebujesz swojego Abiszaja. W tym tygodniu moim Abiszajem był Darek. Dzięki, stary. Nie jednym, bo miałem jeszcze jednego Abiszaja. Dzięki, drugi Darek. Akurat Pan lubi Darków. Musisz mieć swojego Abiszaja, bo to nie jest tak, że nie polegniesz. Polegniesz. I to nie raz. I to dostaniesz taki mocny cios, że nie będziesz się mógł podnieść. Ale to nie znaczy, że to koniec. Nie znaczy, że jak pokonasz jednego giganta, to już więcej nikogo nie będzie. Tak pewnie wszyscy myśleli w Izraelu. Że skoro Goliat został pokonany, to teraz Filistea upadnie i będziemy mieli święty spokój. I się okazuje, że jest drugi, kolejny i kolejny, i następny, następny. W twoim życiu też będą następni. Nawet jeżeli uda ci się pokonać tego jednego dla ciebie najważniejszego, to się okaże, że on wcale nie był taki najważniejszy. Że tych gigantów będziesz miał w swoim życiu bardzo dużo. I powiem ci, a ty sobie posłuchaj tego, bo to jest kawał dobrego wiersza. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Starość u kresu dnia niech płonie, krwawi. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Nie umieraj, to nie jest koniec. Nie poddawaj się. Ta dobra noc przyjdzie kiedyś. Właściwie nie noc, tylko dobry nowy dzień. To, że jesteś zmęczony, to nie znaczy, że musisz rozłożyć ręce i powiedzieć, dobra, mam do osiągnięcia, co chcesz. To znaczy, że musisz wołać jeszcze bardziej. Pomocy, pomocy, potrzebuję pomocy. Uwielbiam to stwierdzenie, bo to jest drugi punkt w nauczaniu o resuscytacji, że się trzeba drzeć, jak widzisz, że coś się dzieje. Pomocy, pomocy, potrzebuję pomocy. Drzyj się, kop, wierć. Dawid potrzebował pomocy Abiszaja, bo inaczej by nie przeżył spotkania z kolejnym gigantem. I ty też potrzebujesz takiej pomocy. I przestań tak łapczywie czepiać się życia i świata. To nie o to chodzi, żeby być zawsze bezpiecznym. Nie zawsze chodzi o to, żeby mieć bazę, z której możesz wyjść. Pamiętaj o tym, że
to, co się działo w Łodzi, kiedy Jezus zostawił swoich uczniów i oni wracali potem już bez Niego łodzią, okazało się, że Jezus idzie do nich po wodzie. I gdyby Piotr, tak jak mu podpowiadała logika i pewnie wszyscy inni dookoła, ty siedź w tej łodzi, bo się utopisz, głupku, gdzie ty idziesz? A Piotr powiedział, Panie, ja chcę iść do Ciebie i poszedł po wodzie. A potem zaczął wątpić i wpadł do wody. Gdzie jest ta obietnica? Gdzie jest w Twoim życiu dzisiaj ta obietnica? Czy Ty pamiętasz o tej obietnicy? Ja o niej nie pamiętam bardzo długo. I muszę Ci powiedzieć, że to jest mój olbrzym. Moim olbrzymem jest to, że wciąż jestem za głupi, żeby uwierzyć Panu Bogu, że jak stanę na wodzie, to nie utonę. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że w łodzi nic więcej się nie zdarzy. Dobiją chłopaki do brzegu bezpiecznie, przybiją piątki i zacznie się nowa opowieść. To wszystko, co się dzieje ważnego, dzieje się w momencie, kiedy jesteś na głębi i wysiadasz z łodzi. Walcz. Nie da się pokonać gigantowi. On jest do pokonania. Pomimo tego, że wygląda strasznie, to jest człowiek, którego da radę pokonać. Bo to jest tylko człowiek. A ty musisz pamiętać, czyj ty jesteś. Kto się wyrył na twoim sercu. Bo ty jesteś Chrystusowy. A skoro jesteś Chrystusowy, to idziesz pod proporcem tego, pod którym zegnie się każde kolano. Pod którego ciężarem jego imienia, dźwiękiem jego imienia zegnie się każde kolano. A skoro zegnie się każde kolano, to nie ma siły na świecie, jeżeli wierzysz. Nie ma siły na tym świecie, a nawet poza tym światem. Nie ma siły na to, by cię pokonać. Jezus Chrystus ci sam to powiedział. Na dźwięk jego imienia zegnie się każde kolano. A żaden olbrzym nie jest od niego większy. Choćby wyglądało na to, że ma taki kawał drzewca i broń, którą cię może przepołowić, to żaden olbrzym nigdy nie był, nie będzie od niego większy. Co dzisiaj możemy powiedzieć w takim razie do naszych gigantów, do olbrzymów, które nas przytłaczają? Patrzysz i one wyglądają strasznie. No to nie jest ktoś, z kim chcesz mieć do czynienia. Nie wiem, czy wiecie, ale było takie fajne miejsce, nazywa się Termopile. I kiedyś tam się odbyła bardzo ważna bitwa pomiędzy wojskami Sparty i wojskami armią perską. I król Persów to był człowiek, który miał ogromną władzę. Miał świetnie prosperujące królestwo, miał od groma pieniędzy, miał świetną pozycję, jeżeli chodzi o wydawanie rozkazów, dogadywanie się. Miał doskonałą technologię i był na tyle mądry, że powiedział do Spartan, słuchajcie, jeżeli chcecie, złóżcie broń i już, i się rozejdziemy w pokoju. Podpiszemy jakąś ugodę, wy podpiszecie, my będziemy rządzić. Ale będziecie żyć. Jest fajna odpowiedź, która do tej pory funkcjonuje, bo Leonidas, król Sparty, odpowiedział mu Molon Labe. Chodźcie i weźcie je sami. Oni wiedzieli dokładnie, czy ktoś by pamiętał o Termopilach, gdyby się Leonidas dogadał z Xerxesem? Chyba nie. Termopile są symbolem tego, co ty możesz zrobić ze swoim życiem dzisiaj. Jeżeli ten świat wygląda na to, że cię może przygnieść, niech przyjdzie i spróbuje. Molon Labe, chodź i weź sobie moją broń sam. Spróbuj mi ją odebrać. Spróbuj mi odebrać Chrystusa. Nie po to dałem... Jakie to głupie. Nie po to dałem mu przystęp do siebie. Zobaczcie, jaka to jest pozycja. To nie zastanawiam się, dlaczego to on nie wziął takiego ułomnego. Tylko nie po to mu dałem przystęp do siebie, żebym teraz ktoś mi go zabrał. Nie po to, Panie Jezu, umarłeś za mnie, żeby teraz byle Goliat Tobie urągał. Poznaj siebie i pamiętaj, kim jesteś. Bo jeżeli jesteś Chrystusowy, to musisz mieć jedną pewność. Musisz walczyć o swoją wiarę. Musisz cały czas stoczyć bój. Nie wchodź łagodnie,
do tej dobrej nocy. Ta dobra noc cię pochłonie i będziesz żył sobie spokojnym życiem. Bezsensownym, spokojnym życiem. Bez Boga. Musisz walczyć o swoją wiarę. Nie wiem, kim jest dzisiaj twój gigant. Ale wiem jedno, że zostałeś stworzony po to, żeby walczyć o swoją wiarę. Zostałeś stworzony po to, żeby walczyć o swoją siostrę, o swojego brata, żeby walczyć o swoją rodzinę, o swoje dzieciaki. I czy jeżeli masz jakiś problem, jest pogotowie modlitewne, wal do pogotowia modlitewnego, ale jeżeli masz pewien problem, to wołaj, bo ty dostałeś, jest to powiedziane wprost, że jeżeli o coś mnie prosisz, a prosisz mnie z przekonaniem, że rzeczywiście mnie prosisz i ja to dla ciebie załatwię, to tak, ty to dostaniesz. Jeżeli chcesz, to powiedz tej górze, żeby się rzuciła w morze i ona się weźmie i rzuci. Tylko proszę cię, powiedz to z wiarą. Powiedz to tak, że ja wiem z pewnością tego, co mi Bóg obiecał, że skoro Bóg obiecał, to ja dostanę. Skoro Bóg obiecał, to On jest godzien tego, żeby dotrzymać swojego słowa jako jedyny. Wszystko padnie. Goliat padnie. Persja padnie. Filistea upadnie. Ten świat też się kiedyś skończy. Ale Jego słowa nie przeminą. Tak jak powiedział. Walcz o swoją wiarę, nawet jeżeli jedyne co masz, to tylko głupie 5 kamieni. Amen.